Teraz chcę mówić na temat Ducha Świętego. Ponieważ my tutaj na ziemi, i często gdzieś mówiliśmy Tato, Ojcze, Boże i tak dalej, my mamy do tego pełne prawo, jesteśmy ludźmi znającymi Boga pod każdą z trzech, że tak powiem, odsłon, tak ładnie brzmi, które nam zaprezentował tutaj na ziemi. Bo odsłonił się jako Ojciec, odsłonił się jako Syn Zbawiciel, odsłonił się jako Duch Święty. Nazywa to się Trójcą Świętą. Ale ta nazwa tak naprawdę jest nazwą dla potrzeb zrozumienia. Ponieważ Bóg jest jeden. Żeby to łatwiej można było pojąć. Mówi się o trójjedyności, jest trójjedyny. Ale nawet jest jeden Bóg. Jeden Bóg. I ten jeden Bóg, on zadziałał troisty sposób wobec nas. I Jezus, ten Bóg pod postacią Jezusa, on nas zbawił, czyli on nas uratował. Umarł na krzyżu, wstał z martwych, nasze grzechy zostały przebaczone, on uratował nas. Czyli Jezus ratownik, Zbawiciel, Mesjasz. No i zrobił jeszcze dwie rzeczy. Zapoznał nas z Ojcem. Zapoznał nas. Czyli pokazał nam, że my nie jesteśmy sami, mamy Ojca. Czyli mamy kogoś, komu na nas bardzo, bardzo, bardzo zależy, kto nas w ogóle stworzył, kto nas wymyślił, kto nas bardzo kocha, kto nas skomunikował nas z Ojcem. A trzecią rzecz, co zrobił, i o tym dzisiaj chcę mówić, to zamieszkał w nas jako Święty Duch. I jeśli mielibyśmy to tak sobie obejrzeć, to mieszka w nas cały Bóg. Ale ta odsłona Boga w nas to jest Duch Święty. Specyficzna postać. Każda, że tak powiem, z postaci, z tych odsłon Boga jest specyficzna. Bardzo specyficzna. Każda jest inna w pewnym sensie. Inaczej się odsłoniła i inny aspekt Boga nam pokazuje. Inny aspekt. I trzeba nauczyć się odpowiednio z tych aspektów korzystać. I Duch Święty to jest ten najbardziej dla nas obecnie praktyczny aspekt. Ojca tutaj nie ma. Dlaczego? No w Nim żyjemy i w Nim się poruszamy. Jezus też stąd odszedł. I też Go tu nie ma. On jest w miejscu popularnie zwanym trzecim niebem. I też jest tak naprawdę w Ojcu. Jeśli tak można powiedzieć. Natomiast na dzisiaj posiada jeszcze tak zwane funkcje wstawiennicze. Póki to, co się nazywa dzisiaj, trwa, są te funkcje wstawiennicze. Polega to na tym, że kiedy Boży człowiek upada, popełnia grzech, to ta odsłona Boga pod tytułem Jezus zasłania nas w taki sposób, że odsłona Boga pod tytułem Bóg Ojciec tego grzechu zobaczyć nie może. Trochę takie zagrywki mamy miłosne. To jest ciekawe w ogóle, jak ja przez jakieś którego dnia na tym zastanowiłem, Boże, to niezły cyrk. To tak trochę jak w domu dziecko coś zrobi i tam ostatnio oglądałem taki właśnie film. Córka coś tam rozmawiała przez telefon. Mama mówi do męża, do ojca, mówi idź kurczę i coś powiedz. Tyle czasu gada przez ten telefon, nie?
On mówi, dobra, poszedł tam do niej do pokoju, zamknął drzwi, mówi, ile razy ci mówiłem, no i zostawisz ten telefon, czy nie zostawisz, w ogóle wiesz, no nie, i siedzi ktoś tam dłubie w parku, no nie, wiesz, a matka drugiego pokoju, dobrze jej tam wytłumacz, powiedz jej, żeby ona zrozumiała, wiesz, a ta syn schodzi, o to chodzi, układ z ojcem, wiecie. Ja nie mówię, że to jest chwalebne, bo to nie o to chodzi, teraz nie pokazuję, w jaki sposób rodzice mają bronić dzieci przed sobą nawzajem, bo to jest błąd techniczny, błąd, duży błąd rodzicielski. Ale ta trochę rozgrywka w niebie tak wygląda. Tutaj człowiek Boży upada, Jezus wstaje, mówi, tato, to jest wszystko dobrze. Rozumiesz? Jest w porządku i tak lecimy do stanu. Słowo Boże dalej mówi, że przyjdzie czas, kiedy syn będzie zupełnie poddany ojcu, bo już nie będziemy potrzebowali takiego wstawiennika, dlatego, że łajza diabeł będzie zutylizowany. Nie będzie w ogóle tego całego konga, które jest teraz. Ale na razie jest jak jest. Natomiast, jeżeli chodzi o nasze największe, jakby najszersze relacjonowanie się z Bogiem, to jest nasze relacjonowanie się z Duchem Świętym. I w ogóle chrześcijanin to przede wszystkim się powinien zapoznać z Duchem Świętym. Duch Święty. Twój starszy brat. Duch Święty. Wszystko przez Niego się dzieje w Twoim życiu, jeśli chodzi o osobę Boga. Rozumiecie? Za wyjątkiem formuły wstawienniczej, którą zajmuje się osobiście Syn Boży nadal, to wszystko inne dzieje się. Nawet to, że doświadczasz ojcostwa, tak? To jest przez Ducha Świętego, który mieszka w Tobie. To jest Duch Święty. Duch Święty. No i teraz oczywiście cały ruch charyzmatyczny, który rozpoczął się gdzieś tam na początku, pod koniec XVIII wieku, powiedzmy, tak? On rozpętał, kurczę, batalię Ducha Świętego. Powstał ruch zielonoświątkowy, tutaj pentakostal, wszystko w ogóle, wiecie, wow, Duch Święty. No i jak zwykle my ludzie, tak, no zrobiliśmy masakrę. Duch Święty dzisiaj, jak ja w ogóle, bo żyję w tych ruchach charyzmatycznych 19 lat, bo się zrodziłem w ruchu charyzmatycznym i żyję w ruchu charyzmatycznym. I w tym ruchu charyzmatycznym ja już słyszałem i widziałem takie rzeczy, że to kurczę, można by książkę socjologiczną napisać. Tu jest czterech chrześcijan, każdy słyszy coś innego od tego Ducha Świętego, każdego inaczej ten sam Duch Święty prowadzi. Ja mówię, co to w ogóle jest? Jakie mi ludzie mówią, co im Duch Święty mówi, co oni tworzą z nich za rzeczy, rozumiecie? Mnie ktoś mnie zapyta, dlaczego ty terapię uruchomiłeś? Ja mówię, no między innymi z takich powodów. To w ogóle Duch Święty, ja zaraz wam coś pokażę, bo Duch Święty, on działa w bardzo konkretny sposób. I na mniej więcej 10 płaszczyznach, nie więcej. I to jest całe nasze życie. Resztę to my sobie w ogóle dokręcamy, domyślamy, wymyślamy zupełnie niepotrzebnie. Bo nasze życie może być cudowne, wspaniałe, piękne i proste. Rozumiecie? Proste jak teksty Bożów. Rozumiecie? Naprawdę. To w ogóle nie trzeba, wiecie, głęboko się jakoś dłubać tam. I powiem wam tak, moje chodzenie z Bogiem w Duchu Świętym, to jest takie odcinanie zbędnych kawałków, powiem wam szczerze. Bo ja też byłem charyzmaniakiem. Bardzo. Charyzmaniatyczny byłem. Przez to traciłem realną orientację na Ducha Świętego. Kaczka, jak traci orientację, to nurkuje dupą. Jest problem. Dlatego trzeba naprawdę bardzo poważnie podchodzić do tematu orientacji. Rozumiecie? Człowiek musi być zorientowany na Ducha Świętego, nie na wymysł swojej głowy. Nasze głowy wszystko potrafią wymyślić. Wszystko. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 39 werset. To mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli.
albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Chcę przede wszystkim na dzień dobry, żebyśmy usankcjonowali sobie tą prawdę, że w Starym Przymierzu nikt nie miał Ducha Świętego. Poza tym nikt nie miał Ducha Świętego do momentu, kiedy Jezus nie umarł na krzyżu i nie wstał z martwych. Przeczytajmy jeszcze raz. To mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Kiedy Jezus jest uwielbiony? Jezus jest uwielbiony, kiedy umiera na krzyżu i wstaje z martwych. Z martwych wstaje uwielbiony Jezus. I pierwsi ludzie, którzy się nawracają do Boga, rodzą się na nowo, są opisani chyba w Ewangelii Jana, to są Jego uczniowie, jest napisane i tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha. To pierwsze narodzenie z Bożego Ducha, bo wcześniej oni wszyscy też nie byli narodzeni z Bożego Ducha. Stary Testament to jest księga pisana przez martwych duchowo dla martwych duchowo. Tam Duch Święty działał z zewnątrz, lecz nigdy przez żadnego człowieka. Ale nie o tym dzisiaj mówimy. Natomiast to jest bardzo ważne. Czyli w ogóle temat Ducha Świętego rozpoczyna się od momentu śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Wcześniej zostawiamy ten cały temat. W ogóle wcześniej to w Duchu Świętym Jezus tylko chodzi. W ogóle tylko jeden Jezus prawidłowo funkcjonuje w tej Biblii od początku do końca. Jeden Jezus tylko. Reszta wszyscy mają zawirowania mniejsze lub większe. Teraz chcę wam pokazać podstawowe funkcje Ducha Świętego. Chciałbym, żebyście bardzo taki jasny sposób umieli to w sobie podnajdować. Ewangelia Jana 16:7-11. Ewangelia Jana 16:7-11 przeczytamy. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. On mówi, lepiej, żebym odszedł. Lepiej, żebym odszedł. Dzisiaj ludzie siedzą, mówią, Panie Jezu, pokaż się nam. A on mówi, no lepiej, żebym odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie, o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca, już mnie nie ujrzycie, o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Pierwsza podstawowa funkcja Ducha Świętego odnosi się do świata. Czym zajmuje się Duch Święty w świecie? Nie pomaganiem biednym. Tak? Dobrze. Nie ratowaniem ludzi przed patologiami. Tak? Nie zajmuje się tym, aby zablokować pedofila, żeby nie zgwałcił dziecka. Tak? Niestety. Nie zajmuje się tym, żeby zabić pana pod tytułem Hitler, Stalin, Kaddafi czy ktokolwiek inny. Tak? Zgadza się? Nie wyłącza prądu w ogrodzeniach, w obozach koncentracyjnych. Tak? Nie gasi ognia w piecach krematoryjnych. Tak? Nie tym się zajmuje Święty Duch w świecie. To jest Duch Święty, a nie Duch Dobry. Istnieje dobry duch. Taki demon. Nazywa się humanizm. Dobry duch. Dobry duszek. Ale to jest Święty Duch. To nie dobry duch. Święty Duch. Nie zajmuje się czynieniem dobra. Naprawianiem świata. Usuwaniem złych polityków, a wprowadzaniem dobrych polityków. Pamiętam, jak się w ogóle modlili w ogóle w Polsce, bo ten miał zostać, nie w Polsce, tylko na wybrzeżu, jak były wybory na prezydenta w Słupsku. Boże, nasz człowiek, żeby był, bo jesteśmy pewni, to będzie nasz człowiek, gej został. O co się stało? Autobuchem przejechał. Okazało się, że gej lepszy niż wierzący.
lepszą robotę zrobił. Dla kościołów. Nawet. Bo jako gej, ateista, tak? Był bardzo zdenerwowany na Kościół katolicki. A więc przymierzył się z kościołami protestanckimi i wszystkim pomógł wypłynąć do góry. Gej im pomógł. Bo wszelka władza jest nam ku dobremu, amen? Lepszy gej nam ku dobremu niż religijny katolik, który nam zamknie drogę do głoszenia Ewangelii na ulicach, amen? Ale co robi Duch Święty w świecie? Gdy przyjdzie On, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Duch Święty zajmuje się przekonaniem świata o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, jakim grzechu? Nie grzechach. Nie grzechach, tylko o grzechu. Gdyż nie uwierzyli we mnie. Duch Święty zajmuje się tym, aby przekonywać ludzi na świecie, że muszą uwierzyć w Jezusa, inaczej marnie zginą. O sprawiedliwości, gdyż podchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Co to jest sprawiedliwość? To znaczy, że On wykonał określone dzieło i poszedł. Dzieło wykonane, On poszedł. To sprawiedliwość. I że jest wykonane wszystko. Wykonało się. Duch Święty przekonuje świat o tym, że wykonało się. Jesteście zbawieni, uzdrowieni, wyzwoleni, tak? Zaopatrzeni. Teraz zapraszam do czego? Do uwierzenia we mnie. O, to robi Duch Święty. I po trzecie, o sądzie, gdyż Książę Świata tego został osądzony. Ten o sądzie, to wielu chrześcijan myśli, że to jest o sądzie ludzi. No nie, to się o sądzie ludzi, to są o sądzie diabła. Duch Święty przekonuje świat, że diabeł jest krótki jak fiutek krasnoludka. Rozumiecie, co robi Duch Święty? O tym przekonuje świat. Że diabeł jest cieniuchny. 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 Przekonuje świat o sądzie, gdyż książę tego świata został co? Osądzony. Ludzie do nas mają pretensje, czemu wy tak mówicie, że diabeł jest taki mały? Ja mówię, no bo tu jest tak napisane. Rozumiecie? Mały, cienki i ma wszy. Ja się w ogóle nie mierzę z nim na poziomie intelektu, absolutnie. Ja korzystam z władzy, a nie z mocy. Naprawdę. To wielka różnica. Masa chrześcijan zderza się z diabłem na poziomie mocy. Ja się nie zderzam z nim na poziomie mocy, bo mnie przejechał przez ciebie jak czołg. Ok? Ja na poziomie władzy. Ja to staję i mówię, uważaj, bo powiem mocy. Wiesz, co się stanie wtedy, przypomnę ci. I mu przypominam, co mu zrobił w piekle. No, to jest władza. A nie szarpanie się z nim, człowieku, i wiesz, 800 tysięcy razy, precz, 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 precz. A więc to robi w świecie Duch Święty. I błagam was, nie próbujcie tego Ducha Świętego w co innego wkręcić w tym świecie. Rozumiecie? Chodź ci to pomogę, on ci tam pomoże, chodź do Boga, Bóg ci w tym pomoże, Bóg ci w tamtym pomoże, Bóg ci... A potem ludzie są rozczarowani. Nie pomógł mi. Ja mówię, no i co zrobisz? Zasnął. Zapomniał sobie. On tak nie robi. I druga rzecz. W temacie Kościoła. Ewangelia Jana 14, 16, 18 na razie. Ewangelia Jana 14, 16, 18. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Pierwsza funkcja Ducha Świętego w twoim życiu to pocieszyciel. On ma cię pocieszać. On ma doprowadzać w twoim życiu do tego, aby żadna forma smutku nie istniała w twoim życiu. On jest w tym specjalistą. To spec.
Poślę wam pocieszyciela. Rozumiecie? To pocieszyciel. Nie zasmuciciel. Ludzie mówią, Duch Święty mnie cię przekonał o grzechu. Ja mówię, to ty w świecie jesteś. On nie przekonuje Kościoła o grzechu. On Kościół pociesza. Wiecie, jak dziecko Boże upadnie, to Duch Święty nie przychodzi do niego, nie mówi, łajzo, co zrobiłeś, no, gnoju. Tak nie mówi do niego. Tylko go co? Pociesza. Wiecie, jest wielka różnica, jak idzie dziecko w twoim domu, jak zbije talerz, rodzic może powiedzieć, kurczę, zbiłeś talerz, tak? A może powiedzieć, to tylko talerz. To jest wielka różnica. Nie udaje rodzic, że nie widzi. A my to tylko talerz. To talerz tylko. W porządku jest. Damy radę. To mówi Duch Święty. Od kiedy pamiętam, od 19 lat, kiedy upadałem i mówiłem, Jezus, to słyszałem, Artur, wstań, dasz radę, chodź. Ani jedynego potępienia. A diabeł, rozumiecie, z drugiej strony mojej mózgownicy wkręcał mi śruby. Rozumiesz? A jak głupi w różnych okresach swojego życia latałem. Od tej strony mózgu do tej, od tej do tej, od tej do tej. Tak? I chodziłem, mówię, nie wiem o co chodzi, kurczę, nie wiem, kurczę, czy ja zbawiony jestem, czy ja nie jestem, robię to, co, o co mi chodzi. Znowu grzeszę, znowu to robię, znowu przepraszam, znowu to robię. Tutaj z jednej strony czuję, że w ogóle on mnie pociesza, podnosi, z drugiej strony w ogóle mam jakieś te śruby wkręcone. Ale Duch Święty to pocieszyciel. Dalej. Duch prawdy, czyli jest prawdą. Błagam cię, bez względu na to, cokolwiek ci w życiu przyszło do głowy, nie odejdź od tej myśli. Duch Święty to Duch prawdy. On jest prawdą. Rozumiesz to? On nie jest inny. On nigdy nie powie do ciebie nieprawdy. On nigdy nie zakomunikuje ci nieprawdy. On nigdy nie da ci ukierunkowania na coś innego niż na prawdę. Rozumiesz? Jak ci, na przykład, jak wierzącemu człowiekowi umiera matka czy ojciec, to Duch Święty mówi do niego tak, dam ci taki prosty przykład, właśnie w tym schemacie. Jest dobrze, jest wszystko w porządku. Nie martw się. Rozumiecie, on nie siedzi z tobą i nie płacze, bo ojciec czy matka umarli. On mówi tak, dziecko moje, jest w porządku. Damy radę przez to przejść. Niech posłuchaj to dalej mówi. Niech umarli krzewią umarłych swoich. On ci to powie, Duch Święty. A diabeł, wiesz, co ci powie? Tyle mama dla ciebie znaczyła. Urodziła cię. Tyle tatuś ci dał. Płacz. Zgrzytaj zębami. Cierp. To ci powie diabeł. Ale to będzie takie bardzo wprost proporcjonalne do tego, co twoje uczucia chcą robić teraz. Chcą płakać po tym wszystkim. Ale to jest Duch Pocieszyciel, primo, i sekundo, Duch Prawdy. On ci powie prawdę. Niech umarli grzebią umarłych swoich, a ty chodź za mną, masz ewangelizację dziś, piątek. Co ty robisz? Rozklejona tu leżysz? Bo ci mama umarła, bo ci tata umarł? Tam pod to palmą są dziesiątki ludzi, którzy umierają non-stop. Są martwymi. Całe rondo zombie. Zombieland. A ty marudzisz? Dawaj, idziemy, przejdziemy przez to. Rozumiesz, o czym ja mówię? To taki, to jest Duch Święty, to jest Duch Święty. Ja chcę, żebyście nie mylili go z dobrym duchem. Rozumiecie? Z duszą, z ciałem. Bo mamy w Duchu Świętym chodzić. I w Duchu Świętym będziemy wydawać owoce. I dalej,
nie zostawia was sierotami. Przez Niego doświadczamy ojcostwa Boga, czyli tutaj, tak? Widzimy jasno, że On zawsze będzie prezentował w nas tatę. Zawsze. To tatuś. On będzie, on z tobą rozmawia jak tata. To nie jest kumpel, to jest tatuś. Masz relację z tatą. W ogóle mając relację z Duchem Świętym, masz relację z tatą. I on w ogóle tylko jako tata do ciebie mówi. Tylko to nie jest tata pierdoła. Rozumiecie? To nie jest taki tata, to nie jest tata menel, to nie jest tata, co się nie interesował, to nie tata pedofil. To normalny, oryginalny tata. Dbający, kochający, tak? Określający, co jest prawdą, a co jest fałszem. Rozumiecie, o co chodzi? Podnoszący, trzymający za rękę, ale przez cały czas prowadzący do przodu. Do przodu. Ja pamiętam, jak Sara się uczyła jeździć na rowerze, ona mówi, ja już dalej nie pojadę. Raz przywaliłam drzewo, drugi raz, trzeci, wiesz, no ja wsiadę. Nie pojadę. Ja mówię, pojedziesz tam. Nie pojedziesz. Nie pojadę. I płaczę nad tym rowerem. Natychmiast na rower. I raz na przód. I ona po paru latach mówi, tato, ja ci dziękuję, ja bym w ogóle nie jeździła na rowerze. Ona wrażliwa, delikatna, przywaliła w jedno drzewo, w drugie, trzecie, wpadła z lodem w krzaki człowieku i po robocie, rozumiesz? I ona już nie będzie jeździć na rowerze. Ja mówię, nie, no będziesz jeździć na rowerze. Rozumiesz? No to jest tata. Przecież ja w ogóle muszę grać długą piłką. Rozumiesz? To tata gra długą piłką z tobą. Duchem to jest tata. Dalej Ewangelia Jana pokazuje nam, mamy już trzy funkcje. Pocieszyciel, Duch Prawdy, Duch Ojcostwa. Ewangelia Jana 16:13-14. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, znowu widzicie, prowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wprowadzi was we wszelką prawdę. Wprowadza w prawdę. Uczy i pomaga ją zrealizować. Kto wprowadza w prawdę? Duch Święty. Bo to jest Duch Prawdy. On wprowadza cię w tą prawdę. Czyli nie tylko ci ogłasza prawdę, ale On zaprasza cię do tego, żebyś wszedł w tą prawdę, obiecując, że pomoże ci zrozumieć każdy aspekt funkcjonowania w tej prawdzie. Nauczy cię korzystać z tego urządzenia. Bo On wprowadza we wszelką prawdę. To nie jest tylko ktoś, kto ogłosił ci prawdę. Ale On cię w nią wprowadzi. Wprowadzi cię w nią. Nauczy cię w niej żyć. Oto Duch Święty. On się nie będzie zajmował jakimiś dziwactwami. On właśnie cię będzie uczył. On ogłosi ci prawdę, mówię, teraz chodź. Ja zawsze kupiłem rower, ubranie na rower i mówię, chodź na rower. Teraz ja cię nauczę jeździć na rowerze. Rozumiecie? Objawiłem jej rower jako ojciec, a następnie wprowadziłem ją w życie roweru. Rozumiecie, o czym mówię? Piąty element. Cokolwiek usłyszy, nie mówi wszystkiego, ale tylko to, co istotne. Wielkim nieporozumieniem jest myślenie, że mając Ducha Świętego wiemy wszystko na temat Boga i różnych rzeczy. Nasze poznanie jest cząstkowe i w ogóle trzeba przestać się kopać z koniem. Rozumiecie? Bo będziemy nieszczęśliwi. Duch Święty nie objawia nam, tak? Wszystkiego. On cokolwiek usłyszy. Mówi nam tylko to, co jest istotne. To, co istotne. Często ludzie chcą wiedzieć wszystko do końca. Ja mówię, nie. Dlaczego mi wszystkiego nie mówisz? Ja mówię, ale po co? Mówię ci to, co istotne. Rozumiesz? To, co istotne. Nie potrzebuję wiedzieć wszystkiego.
I ty też nie potrzebujesz wiedzieć wszystkiego. Wiecie, jacy ludzie mają problem, że nie wiedzą wszystkiego? Ludzie, którzy się boją. Jak się nie boisz, to nie masz w ogóle potrzeby, tylko ty po prostu ufasz. Mówisz, no to z tego, że ja nie wiem tego. Ale w ogóle ty jesteś przecież Bogiem, ale numer. To ja jestem wolny w tym temacie. Ja naprawdę, jak póki ja się bałem w życiu, to ja się cały czas chciałem wiedzieć wszystko dogłębnie. Wszystko muszę wiedzieć. A dzisiaj nie, dzisiaj teraz w ogóle sobie siedzę i mówię, ale nie wiem tego. Ale jak to nie wiesz tego? Ja mówię, a skąd ja mam to wiedzieć? No przecież nie masz Ducha Świętego. Ja mówię, właśnie dlatego, że mam Ducha Świętego, to nie wiem wszystkiego. Nawet nie miałem Ducha Świętego, to ja dopiero wszystko wiedziałem. Każdą rzecz sobie dokręciłem, człowieku. Rozumiecie? Nie, Duch Święty mówi to, co istotne. Szósta rzecz, co ma przyjść, wam oznajmi. Obrazuje przyszłość. Ja marzę o tym, żeby chrześcijanie to zrozumieli. Duch Święty nam chce obrazować przyszłość! Po co? Żebyśmy w ogóle wiedzieli, co się czai za rogiem. On tego chce, tylko ludzie się boją tego. Boją! Zobaczcie, jak proste w kościele jest na przykład mówienie słowa wiedzy. Słowo wiedzy, żaden problem. Ludzie walą jak z automatu. A czemu nie jest walone tutaj słowo mądrości? Czyli wgląd w przyszłość. A wiecie czemu? A ja wam powiem czemu. Bo za tym stoją duchy lęku. Bo wielu z was ma słowo mądrości. Wielu z was ma słowo mądrości. Ale ono nie jest tutaj uwalniane publicznie. Bo jest lekkie rozwolnionko, a jak się nie wydarzy, a czemu ty nie wierzysz w Ducha Świętego, który jest w tobie? Bo tu jest napisane jak wół. Co ma przyjść, wam, co? Oznajmi. Jak ci pewnie po głowie coś, co się ma zdarzyć w przyszłości, rozumiesz, o co chodzi? To dlaczego ty tego w ogóle nie wyartykułujesz? Czemu ty nie napiszesz w ogóle na przykład jakiegoś artykułu na ten temat? Nie powiesz, stanie się to, to i tamto. W grupie wstawienniczej, którą mamy, poruszamy się w tym, już dosyć płynnie. Rozumiecie? Już dosyć płynnie się poruszamy. Ja uczę też na warsztatach proroczych o tym. Ale wiecie, to nie dotyczy tylko jakichś tam osób, bo to każdy ma Ducha Świętego. I każdemu Duch Święty oznajmia, co ma przyjść. Niekoniecznie globalnie, ale na pewno do twojego życia. Rozumiecie? A ludzie się boją. Boją się tak pomyśleć nawet. Ale to jest Duch Święty. I siódma rzecz, mnie uwielbi. Zawsze prezentuje Jezusa. Słowa, myśli, emocje, dzieła i tak dalej. Nigdy Duch Święty nie zaprezentuje niczego, co Jezus prezentował sobą tutaj na ziemi. On ci nigdy nie przekaże innej myśli. Wiecie, jak w ogóle łatwo sprawdzić, czy to jest Duch Święty w tobie, czy nie Duch Święty? W ogóle, jak dostajesz jakąś informację, zobacz, czy to jest związane z poglądami Jezusa. Zobacz w ogóle, to bardzo proste. Duch Święty ma poglądy Jezusa. Ma też emocje Jezusa. Na przykład, ja dzisiaj jestem człowiekiem wolnym, więc jestem też wolny emocjonalnie. Jestem zdrowy emocjonalnie i wolny emocjonalnie. I ja się gniewam, kiedy to się bałem gniewać. Teraz się gniewam, unoszę się, ja się nie unosiłem, bo byłem poprawny religijny. A teraz się unoszę. Dlaczego ja się unoszę? Bo ja się mam unosić. Bo Jezus się unosił. Rozumiecie? Jezus miał dość na przykład ludzi niewiary wokół siebie. On mówił, ile z wami będę jeszcze, ile czasu, ile będę wam tłukł w te puste łby. To był Jezus, to Jezus był. On się gniewał na to. Dlaczego on się gniewał na to? Czemu on się gniewał? Czemu on w ogóle tak się zwracał do nich? Rozumiecie? Czemu on mówi do Piotra, precz szatanie w pewnym momencie? Bo nie myśli, w ogóle zobaczcie, co do niego mówi. Precz szatanie. Nie mówi, precz szatanie, bo tam w ogóle mi dajesz myśli nieczyste. Tylko mówi, precz szatanie, ponieważ myślisz o tym, co ludzkie. Szok! I mu wyjeżdża z grubej rury swojemu uczniowi, tak? A on się gniewał na to. Mówi, ty no ile? No Piotrek, 3 lata ze mną chodzić. Tak?
ogarnij się. Ja tu kurczę idę, człowieku, proroczo na ten krzyż przez cały czas, a ty mnie tutaj, człowieku, na przedmieściach Jerozolimy mówisz, bo nie, tu nie przyjdzie na ciebie. Szajba. Bo to on się gotuje, Jezus, w środku. A i tak jest Duch Święty. Duch Święty taki jest. Jak kocha, to na maksa. Jak się poświęca, to na maksa. Jak się gniewa, to na maksa. Rozumiecie, o co chodzi? Duch Święty. Normalny. Duch Święty. Uwielbia Jezusa. Podnosi Jezusa. Mentalność Jezusa podnosi. Ty chcesz się rozczulić nad sobą, na przykład w jakiejś dziedzinie, on ci krzyż przypomni. O, takie coś masz. Ale szybko zwalisz to z głowy, bo ty nie chcesz myśleć teraz o krzyżu. No co ty? No przecież no nie, no kurczę, w takiej sytuacji jestem, emocje mnie rozwalone, tutaj mnie mam rozwalone, siedzę, gdzie ja tu będę myślał o wymianie krzyżowej teraz? Tak, znam to na pamięć, Wyceroński to wbija w głowę, dobrze, dobrze, a ja wiem, co czuję. I teraz i wiesz, co robi, i rozmawia z Bogiem. Tak, tak, no tak, panie, ty mnie rozumiesz. I w jego głowie mówi, tak, rozumiem, czy rozumiem. Kochana, cudowna córeczko moja, wspaniała. Rozumiem, tak, popłacz, popłacz, podam ci jeszcze chustkę. Bo ja miałem cię razy z Duchem Świętym, tak mnie podniósł. Duch Święty tak nie działa. On ci krzyż podsunie zamiast chustki do nosa. Rozumiesz, o co chodzi? Czy nie poda chustki, tylko szorstki krzyż ci poda. Mówi, ale to nie chcesz się smucić nigdy? To masz. Nigdy będziesz chlipać, szlochać, dziumdziać, masz. Wiesz, o co chodzi? Pod nos ten krzyż. No to nie jest Duch Święty, to nie. Precz satanie, ilu to chrześcijan. Przecież ilu chrześcijan, ja jestem przekonany o tym, gromi Ducha Świętego jako diabła. Bo to im nie koresponduje z przeżywanymi emocjami w bieżącym momencie. Rozumiecie? To im nie koresponduje. To ty będziesz mnie tutaj pouczał. Ja nieraz komuś coś mówię, ja nie przyjdę do ciebie, żebyś mnie pouczał. Ja mówię, ale to po coś do mnie przyjść? Po coś, żebyś mi współczuł. Ja mówię, to przynieś litra, robimy. I koniec, no to co, tak? Bo że jak idziemy po bancie, to po bancie, tak? To idźmy do końca w tym. Jak się bawimy w świat, to się bawimy w świat do końca. A ten świat się nie dał przyjąć na trzeźwo, bo to dawaj. Nie, bo Torczyka nie wybiorą, rozumiesz, o co chodzi. A tak, ale to jest Duch Święty. On ci da rozwiązanie, on ci przynosi, bo to jest Duch Jezusa. Do Jezusa przychodzą, rozumiesz, ludzie i mówią, Panie, Herod tam wyrżnął ludzi wszystkich. Panika, a ten siedzi, coś tam je. Czy coś tam dupie, coś tam robi w ziemi, grzebie, bo on tak lubi. Coś tam pisze swoje mosze. Nie? No mówię, a co to wy myślicie, że byli większymi grzesznikami niż każdy inny? Wszyscy poginą, w ogóle się nie nawrócą. O Jezus. Człowiek, ja się pytam, gdzie tu współczucie jest? Jakie to jest współczucie? Te współodczuwanie z nami, to nie polega na tym, że on się rozmemła z nami. Duch Święty się nigdy nie rozmemła w tobie. Rozumiecie? To nigdy takiego czegoś ci nie zrobi. No błagam cię. Proszę cię. Bo czasami ja mam takie różne rozmowy z ludźmi i tak też mówię, dobra, ludzie rozmawiają na temat relacji, z kim mają, jakie mają. Ja mówię, dobra, masz z tym relację, no tak, a dlaczego ty masz relację? No bo tak on mnie rozumie. Ja mówię, dobra, a teraz lecimy inaczej. Gdybyś miał wybrać tego człowieka lub tego, ty masz takie relacje, bo cię tak świetnie rozumie, tak się rozumiecie bardzo dobrze, tak? A ten nie do końca cię rozumie, bez przerwy ci pokazuje jakieś rozwiązania życiowe, rozumiesz, o co chodzi? Jest taki szorstkawy i nie do końca w ogóle sympatyczny, taki jest kosmaty, taki jest prymitywny, taki mówię, z którym byś poszedł na wojnę? Z tym bratem, co cię rozumie i myśli tak jak ty. Jak jesteś rozmemłany, to się memła z tobą, czy z tym szorstkim wojownikiem. Z kim pójdziesz na wojnę? No z tamtym wypożeniem. Dlaczego tak szybko zmieniłeś przyjaźń?
Rozumiecie? No tak, ale ja mówię, ale proszę Cię. Chcę pokazać Wam Ducha Świętego. Bo to się bardzo łatwo pomylić. Kupa ludzi się myli. Zresztą w przyjaźniach, w relacjach też się ludzie mylą. Ludzie myślą, że jak ktoś Cię rozumie, to to jest Twój przyjaciel. Oglądaliście Adwokata Diabła? No. Pamiętacie, jak Al Pacino staje i mówi, jestem ostatnim humanistą. Jestem fanem człowieka. Ktoś, kto Cię rozumie, to niekoniecznie to jest Bóg. To jest smutna prawda. Zaraz po ludzku. Bo człowiek poraniony ma głęboką potrzebę bycia zrozumianym. A Duch Święty nie przychodzi do Ciebie, rozumiesz, żeby Cię zrozumieć. Duch Święty przychodzi po to, żeby Cię podnieść. Rozumiesz? Jak komuś pęknie kręgosłup, to nie wymaga się od neurochirurga tego, żeby był miły. Tylko wymaga się tego, żeby złożył kręgosłup. Rozumiecie? To może być nieprzyjemny człowiek, ale ten człowiek przychodzi do Ciebie z umiejętnością złożenia Ci kręgosłupa. I fajnie się potem chodzi z kręgosłupem całym. Wiecie, wielu ludzi nie chce się przyjaźnić z Duchem Świętym. Nie chcą być z Nim blisko. Bo On jest taką osobą, która w ogóle nie jest przyjazna. Wielu, dusza nasza jest przyjazna nam, dusza. Ona z nami jest i ona w ogóle po prostu... Ona jest z nami tyle lat i ona jest w ogóle przyjazna każdej sytuacji. Rozumiecie? Płacze, śmieje się, przyjmuje impulsy z zewnątrz, a Duch Święty nie przyjmuje żadnych impulsów z zewnątrz. Na Niego nie ma żaden impuls z zewnątrz wpływu, w ogóle. Bo na Niego świat nie ma wpływu. Rozumiecie? Na Ducha Świętego nic nie ma wpływu. Nic. Sytuacja dobra czy sytuacja zła, on jest cały czas taki sam. Tutaj bomby walą, a on tańczy. W ogóle wiecie, o co chodzi. Bo mnie, no ale o co chodzi? A, umieram. No spokój się, ta śmierć jest przereklamowana. A umierasz zaraz. Mnie masz. Wiecie, w ogóle inaczej podchodzi do tego. Rozumiecie? On uwielbia Jezusa. Zostały nam trzy rzeczy. Ewangelia Jana 14:26. Lecz pocieszyciel, znowu Duch Święty, którego Ojciec pośród imieniu moim, nauczy Was wszystkiego i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. Nauczy Was wszystkiego. Co robi Duch Święty? Uczy wszystkiego. W ogóle wiesz, co to znaczy wszystkiego? Stolarstwa. Chcesz się nauczyć stolarstwa? To Cię Duch Święty nauczy. Wszystkiego uczy. Wszystkiego uczy. Od gotowania po stolarstwo. Posłuchajcie, to jest bardzo ważne. I przyjdzie On, Pocieszyciel, i nauczy Cię czego? Wszystkiego! Nauczy Cię wszystkiego! Nie umiesz czego dzisiaj? Potrzebujesz się tego nauczyć? On jest od tego. On, fachowiec, wiercisz, a On Ci mówi, kiedy masz przestać wiercić, bo tam jest przewód. Myśl, skąd wiedziałeś, że jest przewód? O, proszę, mechanicy kiwają głowami. Oni wiedzą, o czym się mówi. Wierci się z Duchem Świętym, to jest okej, kończę. A skąd wiedziałem, że tam jest przewód? Mam Ducha Świętego. To najlepszy wiertacz. Jak się uczyłem jeździć na nartach, szedłem na górkę, po 40 minutach modlitwy w innych językach, ustałem w moich beżowych spodniach z Zary. Mówię tak, Duchu Święty, Ty najlepiej jeździsz na nartach, jesteś najlepszym trenerem. Poszedłem. Bo On umie jeździć na nartach. I On umie każdego nauczyć jeździć na nartach. Nauczy Was czego? Wszystkiego. 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 Wszystkiego Cię nauczy Duch Święty. I dalej. Przypomni Ci wszystko, co powiedział Jezus. Wiecie, co On robi? Przypomina, co powiedział Jezus. Nie grąbcie tego, błagam Was.
Nie uznawajcie tego za dusze wasze. To on ciągle ci ładuje jego wypowiedzi do głowy. To on wali ci prawdy do głowy. To on to robi. Cały czas! Rozumiesz? Jak pisze coś, to on w ogóle do mnie mówi, gdzie to jest napisane. Słowa mi przypomina z Pisma Świętego w różnych konfiguracjach. Znacie to. To Duch Święty. To jest on właśnie. I Dzieje Apostolskie 1:8. Ostatnia rzecz. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami aż po krańce ziemi. Duch Święty czynicie świadkiem. To Duch mocy do czynienia cię świadkiem. Posłuchaj teraz, do czego jest moc. Do tego, aby być świadkiem. Nie, żeby się dobrze czuł. Aby być świadkiem. A tu jest greckie słowo użyte na to martynos. I to słowo martynos dokładnie oznacza męczennikiem. Czyli daje ci moc do tego, abyś mógł być męczennikiem. Czyli jesteś, polega rzecz na tym, że to jest moc do tego, aby każdą dziedzinę życia, tak, doprowadzić do takiego miejsca, tak, która będzie pomagać być świadkiem. Chcesz zarabiać pieniądze? Chcesz mieć dużo, dużo, dużo pieniędzy? Jeżeli chcesz mieć te pieniądze z innego powodu, niż żeby być świadkiem, rozumiesz, o co chodzi? To jesteś głupi. I nie ma Duch Święty z tym nic wspólnego. On się nie zajmuje tym. W ogóle nie. Jest 10 funkcji podstawowych Ducha Świętego. Jeżeli je obejrzysz, znajdziesz je w sobie, to będziesz człowiekiem, który się zacznie bardzo stabilnie poruszać. Przestaniesz mieszać różne dziwactwa. Rozumiesz? Przestaniesz je mieszać. Pocieszyciel. Pociesza cię. Duch prawdy. Jest prawdą. Nie zostawi cię sierotą. Czyli przez niego doświadczasz ojcostwa, to duch ojcostwa. Wprowadzi cię we wszelką prawdę. Nauczy i pomoże zrealizować każdą prawdę Bożą. Cokolwiek usłyszy, powie ci. Będzie ci mówił tylko rzeczy istotne. Co ma przyjść, to ci oznajmi. Chce ci obnażać przyszłość, abyś nie błądził. Abyś wiedział, w jaki sposób masz postępować. Uwielbi Jezusa. Zawsze będzie prezentował mentalność Jezusa. Na poziomie myśli, emocji, decyzji, działań, przekonań. Nauczy cię wszystkiego. W każdej dziedzinie życia. Przypomnij wszystko, co powiedział Jezus. Nie umknie ci żadna prawda, bo on ci każdą z nich przypomni. Będzie cię bombardował nimi. I wypełni cię mocą, abyś był Jego świadkiem. Oto funkcje działania Ducha Świętego. Rozumiecie? Wszystko inne to są w ogóle albo jakieś elementy tego tutaj, tak? No albo są ściany. Rozumiecie? Różne ściemy. A ściemy jest pełne. Dostałem słowo prorocze, żeby mówić o Duchu Świętym. Będę o nim mówił, aż się to wyczerpię. Aż się to wyczerpię. Będziemy o tym głosić. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy zdani na Ducha Świętego. W pewnym sensie skazani na Niego. I na takiego, jakim On jest. Wiecie, gdzie następuje jeden z największych dramatów małżeństwa? Kiedy w małżeństwie ludzie chcą przerobić drugiego partnera na pomysł, który mają na niego.
Mam taki pomysł na ciebie i takiego ci zrobię. Mam taki pomysł na ciebie i taką ciebie zrobię. To jest największy dramat małżeństwa. W małżeństwo wchodzi się, przyjaciele, z taką myślą, że ten człowiek, nawet jeśli się nie zmieni w ogóle, to i tak z nim będę do końca życia. Nie wchodzi się z nadzieją zmiany. Jak wchodzisz z nadzieją zmiany, rozumiesz, o co chodzi? To już w mrzące żyjesz jakieś. I z Duchem Świętym wchodzi się w bardzo prostą relację. On jest jakiś i się takiego go bierze. I on, bo on tak mówi, tak działa, tak funkcjonuje. Rozumiecie? On nigdy nie będzie robił dziwnych rzeczy. Wiecie, ja czytałem, oglądałem, słyszałem masę różnych rzeczy. Oj, masę, naprawdę. Ja wierzyłem w nie też kiedyś. Wierzyłem, takie Duch Święty działał tak, że tam, wiecie, był tam jakiś grzesznik, ten grzesznik, takie było namaszczenie, że on umarł, ten grzesznik, takie też ja w to wierzyłem, sam to głosiłem. Podsuwali takie te o Ananiaszu, o Safirze, o innych, wiecie. Ja w ogóle potem patrzę, gdzie ja głowę miał. To w ogóle to nie to jest. To w ogóle nie jest Duch Święty. To nie tak działa. On pociesza. Rozumiesz? Pociesza cię. On cię pociesza, jak upadasz na przykład. Pokazuje ci różnicę. Nie potępia. Ludzie, na przykład szeroko też pojęty ruch proroczy myśli, że to polega na tym, że wszystkie mankamenty się w ogóle wyciąga, widzi się je, w ogóle taki mankament, taki. On tak. Ja to nie tak działa. Ja odmówię. Bo to pan mi pokazał, to w nim, to tam, to tam. Pan ci pokazał. To chcesz mi wmówić, że Duch Święty powiedział do ciebie, te wszystkie mankamenty u niego ci wskazał, tak? Chcesz mi to wmówić, tak? To, że to Duch Święty zrobił. No to dlaczego ja to widzę? Człowieku, mówię, no bo to widać. To nie tu krytego w ogóle. No zobacz, przecież ty popatrzysz na tego człowieka, widzę jak się zachowuje, widzę jak żyje. No przecież ja tego nie mogę ubrać w objawienie od Ducha Świętego. No, jest ktoś, kto, nie wiem, nie pracuje. No darmozja. Pytasz, pracujesz? Nie. To jest darmozjadem. To nie jest objawienie. To mnie to jest takie... Jesteś tego darmozjadem. Nie pracujesz. No, lebiega taki jesteś. No. Nie chcesz pracować. Nie masz chęci na pracę. Jesteś lesem. Wiesz? Ktoś się boi. To widać, że się boi. No wylegniony chodzi, boi się. Biblią się zasłania. Kiedyś u adwentystów dnia siódmego głosiłem przed ciebie. Tak się Bibliami zasłania. Mnie nie zaprosili nigdy, sobotnicy. Chodzi o to, że w ogóle Duch Święty nie robi, bo on pociesza. Gdyby ten w ogóle Lester to nie pracuje, przed nim powiedział, kurczę, Boże, no nie pracuje w ogóle. Duch Święty powiedział, rozumiem, ty nie pracujesz, no tak masz, no dawaj, przejdziemy tu, no chodź, nauczę cię wszystkiego, prowadzę cię w nowe miejsca, damy radę, no wstajesz, bierzesz dupę w drogi, czy nie bierzesz w ogóle, dawaj, heja w ogóle, oto Duch Święty jest, wiesz. On go nie napiętnuje, on go tam nie, on go weźmie, w ogóle to dawaj, to już idziemy do tej pracy, no, zaraz ogarniesz robotę, tak? Wiem, że ten z więzienia dla mnie, praca nie była problemu. Patrzę do pizzy, dzwonię do... Mam cię tam do pizzy potrzebować kogoś. Tak robił pan pizzę? Mówię, oczywiście, jestem najlepszym robieniem pizzy. Ja nie wiedziałem, czego pizza się składa. Jeść umiałem pizzę. No ale co? No przecież on mnie nauczy wszystkiego. No nauczy mnie pizzę robić. No przecież to w ogóle rozumiecie. No Duch Święty no, nauczy mnie robić wszystkiego. Tak? No idę robić pizzę. I w Nowym Dworze robiłem pizzę. Wszedłem od razu, główna kucharka mnie zobaczyła, mówi, nie masz pojęcia o pizzy, prawda? Mówi, mój chłopak też siedzi w więzieniu, mówi, chodź, wszystkiego nauczy. Ja mówię, zaraz pizzę umiałem. Rozumiesz, bo ja chciałem tego, zaraz była praca, zaraz było to, zaraz było tamto. Oczywiście też byłem świadkiem, więc zaraz mnie też wyrzucili z tej pracy.
wszystkim tam świadczyłem. Szedłem do następnej, znowu mnie uczył wszystkiego, tak? Kurczę, uprośćcie Ducha Świętego. Błagam was. Uprośćcie. To też da wam taki fajny obraz, co jest duszą człowieka. Rozumiecie? Bo to ona będzie przeciwna tym rzeczom tutaj. On w ogóle mówi, że masz moc do bycia świadkiem, a wiecie, co dusza twoja mówi? Jeszcze nie jesteś gotowy. Jeszcze nie powinieneś. Dopiero 6 lat z Bogiem chodzisz. No co ty? Nie powinieneś się angażować, przecież masz męża, masz żonę, masz dzieci. To jest najważniejsze. Wiesz, to, i to powiem, tak Duch Święty do mnie powiedział. Duch Święty do ciebie powiedział, że jesteś za krótko wierzący, żeby być świadkiem, tak? Duch Święty do ciebie powiedział, że masz męża, żonę, tam dzieci i dlatego ty to jest ważniejsze niż bycie świadkiem, tak? Duch Święty ci to powiedział, tak? No szok. Czy to tak, jak od Pana to mam? Ja mówię, jaką w ogóle dział? Jaką mówię, inne rzeczy, inne. To co się stało? Wieczerza Pańska była za mocna w Koryncie? No to ogóle, no ludzie, no to nie możemy się w tych kategoriach. Oddzielcie go, on prosto działa, a jest na tym taka moc, że się w głowie nie mieści. Jest taka moc na tej prostocie działania Świętego Ducha. Taka moc. Jak on powiedział, chorych uzdrawiajcie, to chorych uzdrawiajcie. Idziesz, uzdrawiasz chorych. Rozumiesz? Idziesz, bo to masz robić. On powie, rozumiem, nie wiesz do końca wszystkiego. Jak? Dlaczego? Czemu to nie wyszło? Czemu tamto nie wyszło? Ja nie wiem, dlaczego to nie wyszło. O różnych ludzi się modliłem, kładłem na nich ręce, na wózkach inwalidzkich, tak? Tak samo na nich kładłem ręce. Z takim samym namaszczeniem. Jedni wstawali z tych wózków, inni nie wstawali. Ja nie wiem dlaczego. Ale ja szedłem i wykonywałem swoją robotę. Tak samo jak nie wiem, dlaczego jedni przyjmowali Ewangelię, którą głosiłem, a inni nie przyjmowali. W jednym miejscu byli. Ci przyjmowali, ci nie przyjmowali, tak? Ale robiłem te proste rzeczy i zawsze te proste rzeczy robił będę. I was o to proszę. Zależy mi na tym, dlatego że jesteśmy ruchem przebudzeniowym. Nie możemy być zawirowani na pseudoduchowości. To jest pseudoduchowość wielokrotnie u ludzi różnych. To Duch Święty zrobił, tam Duch Święty. Duch Święty ma 1 482 000 funkcje w człowieku. Tak jak odcinki Młody na Sukces. Rozumiesz? W ogóle rozumiesz, to jest szok. Tyle funkcji. Duch Święty mnie to, tamto, tamto, tamto. A Duch Święty jest prosty. Wiecie dlaczego? Bo on prości ludzi. On do ludzi prostych przyszedł. To nie jest skomplikowana historia. Nasi ludzie jechali do Afryki, porobili sobie notatki, popisali różne rzeczy. Z niczego nie korzystają. Z żadnych notatek. Z niczego nie korzystają. Bo to zbyt skomplikowane było. Bo zderzyli się ze środowiskiem, które w ogóle nie wie nic. Nic. Rozumiesz? A Duch Święty jest w ogóle fachowcem w tych dziedzinach. Okej? Okay? On jest akurat fachowcem w tym. Bo ma proste metody działania. Ludzie niewierzący są przekonywani o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie i nie o niczym więcej. Prezentowana jest moc, tak? Ponieważ ludzie są świadkami, to prezentowana jest moc. Chorych uzdrawiają, demony wypędzają. Chodzi o to, że jak ja to uprościłem, to uprościło mi się życie. Naprawdę. Ja już dzisiaj nie zadaję Bogu dziwnych pytań. Boże, dlaczego jakieś takie rzeczy się nie dzieją, czy takie się nie dzieją w ogóle. Bo ja dzisiaj już wiem, że masa rzeczy to nie jest Duch Święty.
To jest taki pomysł na Ducha Świętego. Dobrze by było, gdybyś tak wyglądał. I gdybyś tak działał. Tak bym chciał. Typowe życzeniowe myślenie. Bądź taki, Duchu Święty, jak sobie Ciebie tutaj wyrysuję, ale on niestety nie da się ucywilizować. On nie jest uswojony do końca. Jak Aslan. Nie jest uswojony. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się i dziękuję za Twoje słowo. Twoje słowo jest jak miecz, jak młot. Ono dociera do ludzi, ono burzy, rozcina. Ono jest też, Duchu Święty, jak śnieg, który zrasza. Zrasza ziemię, ziarno jest głęboko wrzucone, Ojcze, i wydaje stukrotny plon. Ojcze, my autorytetem Kościoła usuwamy wszelką przeszkodę, otaczamy to ziarno ochroną Twojej krwi i ogłaszamy, że zły nie może go tknąć. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.